Jesteś, czyli o tożsamości chrześcijanina. Ojciec Józef Kozłowski, Jezuita. Jezus chce, abyśmy mieli określoną tożsamość i wiedzieli, kim jesteśmy. Nie uciekniemy przed tym, nawet jeśli ukryjemy się w cieniu drzew lub pod parasolem. Dlatego w każdej sytuacji powinniśmy zadawać sobie pytania: W jakim celu Bóg postawił mnie w tym miejscu? Jaka jest moja rola wobec ludzi, których spotykam na swojej drodze? Kim mam dla nich być? Naszym obowiązkiem jest dbanie o to, byśmy zachowywali smak życia i nadawali go światu. Jak to zrobić? Przede wszystkim w każdym miejscu i czasie mamy pytać: Czego Ty, Panie, oczekujesz ode mnie, do czego mnie zapraszasz? A potem rozeznawać, jaki jest zamysł Boga wobec naszego powołania i konkretnej sytuacji życiowej. To właśnie jest punktem wyjścia do rozeznawania duchowego. Nie każdemu jest dany nadprzyrodzony dar rozeznawania, ale każdy może nabyć w tej dziedzinie pewne umiejętności i doświadczenie. Dlatego dane nam zostały reguły rozeznawania duchowego, a Bóg będzie nas wspomagał w podążaniu za nimi. Pytanie Boga o Jego wolę nie jest jedynie prośbą o Jego opiekę i prowadzenie. Jest także sposobem na to, byśmy nie żyli bezmyślnie z dnia na dzień, tylko świadomie, pewni naszej przynależności do Boga i Jego planu wobec naszego życia. Bycie nieokreślonym w życiu i powołaniu nie buduje człowieka, nie prowadzi do wzrostu, wręcz przeciwnie, czyni go niestałym, chwiejnym i zachowawczym, skupionym na przeszłości. Brak takiego określenia się powoduje, że miotamy się w życiu, trochę tu, trochę tam, bez żadnego konkretu. Jezus mówi do nas: Obyś był zimny lub gorący, ponieważ chce, abyśmy byli określeni, a nie nijacy. A dlaczego? Kiedy jesteśmy nijacy, to nasze życie jest jak drzewo, które ma liście, ale nie rodzi owoców. A kiedy drzewo nie rodzi owoców, to trudno rozpoznać, co to za drzewo. To jest najgorsza sytuacja w życiu duchowym, gdy nie możemy nic powiedzieć o człowieku, kiedy nie wiemy, kim on jest. Skoro jesteśmy posłani do świata, to musimy mieć wewnętrzną tożsamość. Inaczej zlejemy się z Nim i nikt nie rozpozna w nas uczniów Jezusa. Wtedy zaczniemy wchodzić w struktury tego świata, w grzech, w puste obyczaje. Lecz kiedy wejdziemy na drogę poszukiwania woli Bożej, to On będzie nas w tym umacniał, podtrzymywał i pocieszał. Natomiast duch zły będzie niepokoił, będzie się zamęt i zasmucał tylko po to, byśmy nie podejmowali wyborów z głębi serca. Zły duch działa na różne sposoby, na przykład posługuje się zakamuflowanym kłamstwem, czyli wmawia człowiekowi, że jest tak wielkim grzesznikiem, że Jezus nie może Go kochać, bo przechodzi tylko do świętych. A wtedy człowiek czuje się niegodny, by być do czegokolwiek powołanym. W ten sposób zły duch reżyseruje sytuacje, które prowadzą do pomniejszania dobra w naszym życiu. A przecież, choć jest prawdą, że każdy z nas jest grzesznikiem, to jednak nasz grzech został odkupiony przez Jezusa, a zatem nie może nas zatrzymywać w podążaniu za Nim. Ale uznanie swojego grzechu pozwala mi ufać Bogu i być Jego dzieckiem, a nie samozwańczym zbawicielem samego siebie. Innym przykładem związanym z poczuciem niemożności pójścia za Jezusem jest to, że zły duch wyolbrzymia trudności, jakie spotykają człowieka, który chce na przykład wstąpić w związek małżeński. Do tego stopnia, że przestaje on wierzyć w to, że to jego droga. Sytuacja jest o tyle złożona, że w tym wypadku duch zły pozornie nie kłamie, ponieważ mówi o realnych trudnościach, jakie mogą pojawić się na tej drodze. Jednak pewne problemy wystąpią na przykład dopiero za 20 lat. A do tego czasu można się na nie przygotować tak, że okażą się błahostką. Duch zły może zachęcać jednak do zastanawiania się nad nimi już dziś, by zniechęcać do dalszej drogi. A przecież Bóg daje wzrost duchowy i przygotowuje ludzi do radzenia sobie z trudnościami. Bóg patrzy daleko, a duch zły pokazuje drogę na skróty. Kiedy byłem młodym księdzem, nieraz myślałem, że jestem najmniej godny ze wszystkich. Obok mnie jest tylu wspaniałych i mądrych, a ja właściwie nie mam nic do powiedzenia. Pamiętam, że pierwszego kazania musiałem uczyć się na pamięć, żeby je w ogóle wygłosić. W tej sytuacji dość łatwo można sobie wyobrazić, jakie miałem obawy odnośnie mojej dalszej drogi w kapłaństwie. W dodatku dyrektor szkoły powiedział mi kiedyś, że jeśli chcę przemawiać, to muszę sobie włożyć kamień pod język i ćwiczyć. I postawił mi trzy z plusem. Łatwo więc mogłem stwierdzić, nie dam rady. Gdybym nie szedł za tym, do czego inspirował mnie duch święty, tylko pozwalałby duch zły mnie zniechęcał, wtedy bardzo łatwo mógłbym zrezygnować. Jako chrześcijanie nie jesteśmy zaproszeni do tego, by koncentrować się na trudnościach, tylko do słuchania wewnętrznych poruszeń i słowa Bożego. W tym przypadku pomocne jest stosowanie reguł rozeznawania duchowego, co prowadzi do większej otwartości i dyspozycyjności wobec Boga. A wtedy On może przechodzić do nas jak do swojej własności. Bóg daje nam pocieszenie, byśmy nie ustawali w poszukiwaniu Królestwa Bożego i realizowali Jego plan, a przy tym mieli poczucie własnej tożsamości, smaku życia i byli gorliwi. Bardzo dziękujemy za wysłuchanie tego podcastu. A jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej w temacie rozeznawania duchowego lub chcecie poznać więcej nauczania Ojca Józefa Kozłowskiego, zachęcamy Was do książki pod tytułem Nawrócić się, aby żyć, która jest świetnym przewodnikiem na drodze nawrócenia dla każdego z nas. Zachęcamy też do tego, żebyście dali łapkę w górę, subskrybowali nasz kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. Dzięki temu będziemy mogli dotrzeć do większej ilości osób. Do usłyszenia!